Przyzwyczailiśmy się do tego, że gdy odkręcamy kran, leci z niego czysta, zdatna do użytku woda. To przywilej, bo ponad 2 miliardy ludzi na świecie wciąż nie ma dostępu do pitnej wody w miejscu zamieszkania. A czy zastanowiliśmy się choć przez chwilę, w jaki sposób ta woda jest pobierana, oczyszczana, jak często jest badana? Dziś postaram się znaleźć informacje na temat tych kilku faktów. Zaczynamy! Dziś w roli eksperta pani Agnieszka Cendrowska z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Znajdujemy się obecnie w dzielnicy Czyszkówko. Nieprzypadkowo wybrałyśmy to miejsce. Gdzie dokładnie jesteśmy? To ujęcie Czyszkówko jest w stanie dostarczyć wodę do w ogóle całego miasta, ale z uwagi na to, że no chcemy również dostarczać wodę tą, jakby mówimy, bardziej bogatą w minerały, w związku z powyższym eksploatujemy to ujęcie wód podziemnych i ono zaopatruje dzielnicę całkowicie dzielnicę Fordon i tą północno-wschodnią część Bydgoszczy, włącznie ze Starym Miastem, tutaj ze Śródmieściem. Pozostały rejon miasta Bydgoszczy jest zaopatrywany już z Czyszkówka, czyli z tej wody powierzchniowej. I w ten sposób poznaliśmy pierwszy fakt. Choć Brda jest czystą rzeką, to zapewne woda, która jest tutaj pobierana, nie może bezpośrednio trafić do Bydgoszczan. Jak wygląda to ujmowanie wody? Ujmowanie wody po to, żeby ona była jak najlepszej jakości, czyli żebyśmy mieli jak najlepszy surowiec do dalszego uzdatniania, musimy specjalnie chronić. Mamy taki system jakby trzech barier początkowych. Pierwszą barierą jest strefa ochronna, w której są nakazy i zakazy, które no, mają w pewien sposób uchronić tą wodę, to ujęcie, żeby ta woda była jak najlepszej jakości. Drugą barierą jest tak zwana stacja wczesnego ostrzegania. Są to urządzenia, które znajdują się 4 km w górę biegu rzeki. Tam są podwieszone i one, ich zadaniem jest cały czas monitorowanie płaszczyzny lustra wody po to, że w momencie, gdy pojawią się zanieczyszczenia ropopochodne, one to wykryją i dają sygnał tutaj na ujęcie do operatorów, że należy natychmiast wyłączyć, zamknąć ujęcie i nie dopuścić, żeby ta skażona woda dostała się do okien wlotowych naszego ujęcia. Ostatnia bariera, to jest bariera już tutaj na samym ujęciu, jest to tak zwany monitoring online, który bez przerwy, 24 godziny na dobę, co sekundę, sprawdza parametry jakościowe tej wody, odnosi do tak zwanego tła, czyli do tego idealnego stanu, który powinien być. I w przypadku, jeżeli no, już te parametry będą nieodpowiednie, też wyłączamy pompy i nie tłoczymy tej wody dalej na pozostałe procesy technologiczne. Nie wiem, czy to długo, czy nie, ale to trwa 60 minut. To zaraz powiemy sobie więcej o procesie, ale zanim to nastąpi, zapraszam Państwa do podsumowania i obejrzenia drugiej planszy. Znajdujemy się teraz wewnątrz pompowni. Te wszystkie urządzenia wyglądają bardzo skomplikowanie. Czy one potrzebują dużo prądu? Ogromne ilości. Taka pompa, jedna z tych, które widzimy, przy pracy 12 godzin w ciągu doby, przez 365 dni, pobiera 1 milion megawattogodzin prądu. Odnosząc to tak na chłopski rozum, to jest taka ilość, którą zużywa w ciągu roku 166 gospodarstw domowych, albo żarówka LED, która by pracowała przez 6700 lat. Wow! A co w przypadku skażenia wody? Jak szybko pracownicy są w stanie to wyłapać? Praktycznie natychmiast. Tak jak wspomniałam wcześniej, mamy stację wczesnego ostrzegania, która mniej więcej 20 minut wcześniej nas informuje o tym, że napływa plama ropopochodnych. Oprócz tego, jeżeli cokolwiek innego dostałoby się do wody, tutaj na miejscu poprzez pomiar online też jest detekcja natychmiastowa. Zamykamy, wyłączamy pompy, zamykamy ujęcie i woda po prostu dalej nie płynie. To zostańmy jeszcze przy tym czarnym scenariuszu. Niebezpieczeństwo zostało wykryte, bydgoszczanie są bezpieczni, ale bez wody? Absolutnie nie. Zgromadzoną mamy wodę w gigantycznym zbiorniku takim podziemnym. Jest to dzieje się tak na terenie sztucznej infiltracji i proces ten daje nam możliwość podawania nieprzerwanie wody przez około miesiąc, nie czerpiąc jednocześnie z, powiedzmy, skażonej rzeki Brdy. Nic ich nie zaskoczy.
A do czego lepsza jest woda miękka i woda twarda? Często mówi się, że o, tu jest bardzo twarda woda, co jest pewnie zła woda. No, to jest błędne podejście. Woda twarda, woda średnio zmineralizowana, jest wodą przyjazną dla naszego organizmu, ponieważ dostarcza do niego duże ilości minerałów, wapnia, magnezu, czyli tych pierwiastków, które są potrzebne do naszego zdrowia. Natomiast woda miękka posiada je w niewielkich ilościach, nie daje efektu kamienia w czajniku. I może dlatego wiele osób myśli, że jest lepsza. Jest lepsza, ale jest dla naszych urządzeń po prostu bardziej przyjazna. Czyli twarda dla człowieka, miękka dla urządzeń. I to, myślę, powinniśmy zapamiętać. Mam nadzieję, że dzisiejsze fakty zaskoczyły Was nieco. Kto by pomyślał, że łyk bydgoskiej kranówki wymaga tylu ciekawych i skomplikowanych procesów? Teraz, odkręcając kran, będziecie już wiedzieć, skąd płynie Wasza woda i jak wiele osób czuwa nad jej bezpieczeństwem. O wielu innych ciekawych faktach powiemy już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!